już w najbliższą sobotę. Fantastyczna premiera, przepiękne scenografie, przepiękne kostiumy, wspaniała gra aktorska, piękna muzyka i to wszystko w spektaklu Momo. Polecam serdecznie, bo ja już widziałam kawałki przedstawienia, a tutaj jest z nami Momo w wersji podwójnej, bo Momo prawdziwe i Momo też prawdziwe. Jest pani w dwóch jakby rolach, bo sama gra pani swoją osobą. Mamy też lalkę, która jest tak naprawdę prawdziwsza. To prawda, lalka potrafi dużo więcej niż aktor. Od początku to zauważyłam, od kiedy przyszłam do teatru, więc zdecydowanie lalka potrafi przekazać coś, czego aktor nie jest w stanie. A może się po prostu aktor czasem nie chce uzewnętrzniać i przekazuje pewne cechy lalce? Tak, czasami jest tak, że aktor jest tylko duszą, a lalka jest tym przenośnikiem, który pozwala oddać jakieś takie głębsze emocje, dużo więcej poezji i jakiejś takiej metafizyki. Jest pani takim motywem totalnego optymizmu w tym przedstawieniu, no ale boryka się pani, ociera się pani też o to zło. Jak pani daje radę z tym, czy jest po prostu tak, że no tak jest też w życiu, więc jakby jest nam łatwiej i pani jako aktorce pewne rzeczy pokonać jako Momo? W ogóle czytałam Momo już jako dziecko, a teraz do niej wróciłam, jak dowiedziałam się, że będziemy realizować tę książkę i ja się od Momo bardzo dużo nauczyłam, bo jest to przepiękna opowieść o czasie i o tym, no, tak jak pada w spektaklu, Momo zawsze ma czas dla wszystkich i to jest naprawdę niezwykłe, tym bardziej, że o niej bardzo mało wiadomo. Ona właściwie mówi tylko na początku, że uciekła z domu, gdzie są kraty w oknach i gdzie dzieci bije się z byle powodu i to jest jedyna informacja, jaką o niej mamy, a mimo wszystko ona bardzo dzielnie, ale właśnie nie taką siłą energiczną, jak to inne takie słynne bohaterki literatury dziecięcej i młodzieżowej, gdzie zarażają tą energią i wszystko jest takie bardzo głośne, mocne. Momo ma w sobie jakąś lirykę, jakąś poezję i jakiś taki spokój, który można by porównać do kogoś, kto bardzo dużo medytuje i jakby wszystko się rozgrywa właśnie w niej i w tej jej takiej pełnej obecności, którą ma. No i staram się tego uczyć od Momo. No Momo jest szczera, prawdziwa, nie ma iPhone'a, nie ma tipsów, nie wygląda tak jak zwykłe dzieci w tej chwili, więc jest to, myślę, taka postać, która może być inspiracją dla młodzieży. Mam nadzieję, że będzie, bo ona uczy przede wszystkim tego, że nie ma czegoś takiego jak czas stracony i że ten czas, który się poświęca drugiemu człowiekowi, nigdy nie jest stracony i że przy pomocy wyobraźni, jakiegoś rodzaju miłości, która się uzewnętrznia, ale nie w jakiś taki prosty sposób, tylko właśnie w taki sposób, który powoduje, że nagle się robi jakoś człowiekowi cieplej na sercu, trochę uczy tego, że ten czas jest po prostu warty tego, żeby go spędzić i że nie ma czegoś takiego jak zmarnowany czas. Czasem bardzo chciałabym cofnąć czas. Zazwyczaj jak zrobię coś głupiego albo nie wiem, albo jak coś przeoczę, to mam takie kurczę, 5 minut temu jeszcze nie było tego, nie było tego samopoczucia, nie zrobiłam tego. W spektaklu element, ja lubię piosenkę z miotłami. Nie powiem więcej, żeby nie zdradzić, bo jest jeszcze przed premierą, ale jakoś to jest jeden z takich moich ulubionych momentów tutaj w spektaklu. Jeśli chodzi o kostiumy w tej produkcji, no to ja jestem zachwycona. Uważam, że nasz scenograf Adrian Lewandowski zrobił po prostu świetną robotę. Ja te kostiumy kocham. I w tym wypadku, przynajmniej w moim przypadku, te kostiumy pomagają. Tak, naprawdę, bo i spoko się w nich rusza, i buty są wygodne, i są bardzo efektowne, i ja mam w pierwszej części jako Maria spodnie, potem przebieram się w coś innego, więc jakby też jest rozmaitość. I tak, ale to prawda, zgadzam się. Kiedyś Joanna Szczepkowska powiedziała, że właśnie dawno temu, że bardzo długo pracowała nad rolą, poświęciła jej bardzo dużo, a na końcu przyszedł kostium i rola się wyzerowała, więc coś w tym jest, natomiast no, nie w tym wypadku. Tutaj akurat kostiumy myślę, że nam bardzo i pomagają, i jakby dodają takiego też, że wow.